Cześć, Monika z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj zrobiłam sobie taki dzień dla mnie, taki bardzo spokojny dzień. Nigdzie nie wychodziłam z dzidzią. Nie wiem, no po prostu się relaksowałam, oglądałam to, co chciałam sobie obejrzeć, czy słuchałam tego, co chciałam słuchać. Co nie znaczy, że nic totalnie nie robiłam, no bo zrobiłam pranie, zrobiłam obiad i zajmuję się niemowlęciem. Natomiast powiem Wam, że czuję się tak fajnie, że taki to był spokojny dzień, fajny. I chciałam powiedzieć wszystkim mamom, że dziewczyny, odpuszczajcie sobie i pozwalajcie sobie na to, żeby zadbać o siebie, żeby, nie wiem, nie umyć naczyń, czy nie posprzątać podłogi, bo w tym czasie chcecie o siebie zadbać. I uważam, że to jest bardzo ważne dla kobiet, żeby mieć taki czas dla siebie, w którym możemy o siebie zadbać, zrobić sobie brwi, włosy, paznokcie, zadbać o swoje ciało, nie wiem, ogolić się i tak dalej. Uważam, że to jest bardzo istotne i czy choćby nawet poczytać książkę, czy właśnie obejrzeć sobie coś, co chcecie sobie obejrzeć i tak dać sobie ten czas. Że to jest bardzo ważne dla takiej psychicznej, dla psychicznego komfortu. I no i ja dzisiaj sobie zrobiłam właśnie taki fajny dzionek, gdzie właśnie no posłuchałam sobie na przykład Jakubiaka Łukasza, który organizuje bardzo fajne warsztaty. I no bardzo się zmienił ten człowiek, bardzo. I posłuchałam dzisiaj dość sporo z tego, co z tych różnych filmów, które on ponagrywał, i no fajne, niesamowite. No i tak, słuchajcie. No i jestem umówiona za 2 tygodnie z moim przyjacielem, że przyjedzie do mnie. Łukasz, od razu Ci dziękuję. I poprosiłam go, żeby zajął się dziecią przez godzinę, tak żebym ja mogła zająć się sobą. Żebym spokojnie ogoliła obie nogi, a nie tylko jedną, a potem drugą. Wtedy, gdy będę miała na to czas, żebym sobie po prostu zrobiła takie spa i żebym mogła się dobrze czuć we własnym ciele, bo tak czuję się trochę zaniedbana. I tak, słuchajcie, uważam, że to jest naprawdę bardzo istotne, żeby, no myślę, że to nie tylko jeśli chodzi o kobiety, myślę, że ogólnie, żeby dać sobie taki samemu taki czas dla siebie, żeby móc pobyć samemu ze sobą, zrobić coś dla siebie, coś przyjemnego, coś, co pozwala zachować taką higienę psychiczną, że tak powiem. Także cieszę się, że dzisiaj dałam sobie ten czas, że sobie posłuchałam czegoś, co jest dla mnie bardzo inspirujące i bardzo ciekawe też. I bardzo mnie cieszy, że robię postępy w tym, że sobie odpuszczam pewne rzeczy, na przykład tą przysłowiową podłogę. Natomiast nie oznacza to, że pójdę ze skrajności w skrajność, że najpierw byłam niewolnicą czystej podłogi, a teraz będę miała w domu syf. Nie, po prostu nie przeszkadza mi to już tak bardzo, jak przeszkadzało kiedyś, jak przeszkadzało wcześniej. Jeszcze całkiem niedawno po prostu sobie to odpuszczam,
Natomiast i nie generuje to przez to właśnie, że sobie odpuszczam, nie generuje to jakiegoś stresu we mnie i jakiegoś takiego, że mnie to denerwuje, tylko po prostu wiem, że zrobię sobie to później, bo w danym momencie robię coś bardziej ważnego, czyli opiekuję się moją dzidzią. No i tak. A, no i jeszcze właśnie pozwalam sobie też na to, żeby się przespać. Ja się wzruszyłam. Żeby się przespać w ciągu dnia z dzidzią. Sorki. Po prostu po to, żeby ten mój system nerwowy miał kiedyś się regenerować, bo te noce jednak, nawet jeżeli są z grubsza przespane, to słuchajcie, no to wiecie, to jest taki sen bardzo czujny, kiedy matka śpi z dzieckiem. No i też pozwalam sobie na to, żeby właśnie w ciągu dnia się przespać z dzieckiem. No, jakoś tak człowiek się zmienia w różnych sytuacjach, w których jest stawiany, w których, które życie daje. I to bardzo fajnie, bo to tak na plus wychodzi. Ja się wzruszyłam tym właśnie, że uczę się odpuszczania. I dobrze mi to wychodzi. No i jakby to wiecie, takie priorytety się zmieniają. Już teraz nie jest tak bardzo ważna czysta podłoga. Oczywiście nadal ma znaczenie, bo dobrze jest jednak, żeby było czysto w domu. Natomiast no po prostu już mnie to tak nie denerwuje, jak denerwowało. I właśnie tutaj też tak można sobie pomyśleć, mój Boże, jak małe rzeczy, mało istotne, mogą być irytujące dla niektórych ludzi. No tak, tak. No, takie refleksje przychodzą. No nic, słuchajcie. O, teraz też jeszcze chciałam wam wspomnieć o tym, że mój 11-letni syn już jakby coraz bardziej wyfruwa z tego gniazda. Gdzieś tam, wiecie, wychodzi na dwór, nie ma go po kilka godzin nawet. Ale fajnie, też to mnie cieszy, bo po prostu taka jest kolej rzeczy, tak? Dzieci się rozwijają. Jeżeli mają gotowość na to, żeby gdzieś wychodzić i być tam przez, nie wiem, z koleżanką czy z kolegą przez kilka godzin, no to trzeba ich puszczać tyle, żeby, nie wiem, mieć jakiś kontakt z nimi, ale uważam, że nie należy ich stopować, chociaż sama też stopowałam na początku syna, ale jednak po rozmowie z przyjaciółką uznałam, że słuchajcie, no po prostu trzeba go puścić, tak? Ta bym powinna się wydłuża. No i no, nie warto jakoś tam blokować dzieci, niech się rozwijają, tak? Także fajnie. Cieszy mnie to. Słuchajcie, pozdrawiam was. Tak, chciałam sobie pogadać do was trochę. Pozdrawiam was serdecznie, buziaczkuję i czekam na Hotel Paradise, bo tak jak nie oglądam za bardzo, właściwie do tego wiadomości trochę oglądam, jak jakiś fajny film długometrażowy leci, to wtedy też nie oglądam żadnych seriali, a jest jeden taki, Przyjaciele, oglądam ich, ale już też nie tak często teraz. Tak, teraz Hotel Paradise jakoś tak mnie zainteresował i o 20:30 będzie Hotel Paradise, więc sobie obejrzę dzisiaj. Dzidzia śpi, syn na dworze jest jeszcze, także no, mam taki fajny, relaksujący, cichy dzień. Bardzo mi się podobają takie dni. Pozdrawiam was i życzę wam miłego wieczoru. Buziaki.